Księga Micheasza, rozdział 4, część 2. W owym dniu, mówi Pan, zbiorę chromych, zgromadzę to, co rozproszone, i tych, których utrapiłem. Z tego, co chrome, stworzę resztkę, a z tego, co rozproszone, potężny naród. A Pan będzie nad nimi królował na górze Syjon, odtąd aż na wieki. Michał zapowiada, że po tych ciężkich czasach, które Bóg ześle na swój lud, nastanie odmiana. Człowiek chromy, czyli kulawy, jest niepełnowartościowy, niezdolny do tego działania, do którego jest zdolny człowiek zdrowy. Inne narody będą postrzegać Żydów jako naród w jakiś sposób upośledzony. Będzie to też naród żyjący w rozproszeniu i utrapiony. Ale Bóg w końcu tych rozproszonych Żydów zbierze. Ci ludzie, którzy w oczach świata będą bezsilni, będą jak kalecy, zostaną przez Boga uznani za resztkę, za tych Żydów, którzy są mu wierni, i stworzy z nich potężny naród, nad którym będzie panował. To się wypełni w czasach tysiącletniego królestwa po powrocie Jezusa na ziemię. Lecz ty, wieżo trzody, wzgórze córki Syjonu, do ciebie powróci i przyjdzie panowanie jak dawniej, królestwo córki Jeruzalemu. Kiedy Michał pisał te słowa, Jerozolima była jeszcze stolicą królestwa Judy i stała tam świątynia. Tym, którzy go słuchali, nie mieściło się pewnie w głowie, że może być inaczej, ale on zapowiadał, że panowanie powróci na górę Syjon, czyli przez jakiś czas nie będzie ono siedzibą władcy Izraela. Tym, którzy czytali te słowa, kiedy królestwo Judy upadło, pewnie dawało nadzieję to, że skoro Micheasz zapowiadał upadek Jerozolimy i to się stało, to też jego zapowiedź powrotu Żydów do Jerozolimy i powrotu świetności Jerozolimy również się wypełni. Czemu teraz tak bardzo krzyczysz? Czy króla nie ma u ciebie? Czy twój doradca zginął, że cię ogarniają bóle jak rodzącą? Wij się z bólu i jęcz, córko syjońska, jak rodząca, gdyż wkrótce będziesz musiała wyjść z miasta i zamieszkasz na polu i pójdziesz aż do Babilonu. Tam będziesz wyratowana, tam wykupi cię Pan z ręki twoich nieprzyjaciół. Te słowa są skierowane do ludzi, którzy będą żyli wtedy, kiedy proroctwo Micheasza o nieszczęściu, które Bóg sprowadzi na swój naród, zacznie się spełniać. Ci ludzie mają pamiętać o tym, że Bóg panuje nad tymi wydarzeniami tak samo jak panował wtedy, kiedy było im dobrze. Będą cierpieć, będą przeżywać to, co ich spotka, tak jak kobieta przeżywa poród, ale Bóg ich uratuje. Micheasz zapowiedział, co się stanie, zostaną uprowadzeni do Babilonu, ale Bóg ich z tej niewoli uwolni. To proroctwo wypełniło się po ponad 100 latach. Lecz teraz zebrały się przeciwko tobie liczne narody, mówiąc: niech będzie zhańbiona, aby nasze oko mogło się napawać widokiem Syjonu. Prorok zapowiadał, że przeciwko Izraelowi zbierze się wiele ludów i tak rzeczywiście było. Armia babilońska, która zajęła królestwo Judy i wysiedliła jej mieszkańców, składała się z wielu narodów, które chętnie wystąpiły przeciwko Żydom, bo ich nienawidziły. Lecz oni nie znają zamysłów Pana i nie rozumieją jego planu, że zebrał je jak snopy na klepisku. Wstań i młódź, córko syjońska, gdyż zrobię ci róg z żelaza, zrobię ci kopyta ze spiżu, abyś mogła zdeptać wiele ludów, poświęcić Panu ich mienie, a ich bogactwo władcy całej ziemi. Michał zapowiedział swoim rodakom, że Bóg nie straci kontroli nad wydarzeniami. Chociaż wiele narodów się sprzymierzy przeciwko Żydom, to Bóg w końcu da
zwycięstwo swojemu narodowi. Ci, którzy odniosą to zwycięstwo, mają pamiętać, że to Bóg jest władcą całej ziemi i to, co zdobyli, należy do Niego. A teraz zrań się wieloma nacięciami. Usypano wały przeciwko nam, kijem biją po twarzy sędziego Izraela. Zanim nastanie triumf, przyjdzie klęska. Kiedy oblegało się miasto, usypywało się wał wokół niego. Tak też zrobili Babilończycy, kiedy oblegali Jerozolimę. Gdy pokonali Żydów, na pewno znieważali tych ludzi, którzy władali tym narodem. Prorok mówił, że to wszystko się stanie i to jest powód, żeby się smucić, ale Bóg te złe czasy zakończy. Teraz cieszę się.